32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w olsztyńskiej hali Urania był niezapomnianym świętem sztuki i tańca. Lokalni artyści zaprezentowali swoje talenty, by wesprzeć chore dzieci oraz dorosłych. Dzisiaj jesteśmy podzielone, ponieważ zawodników mamy około 200 w swoich ryzach i część jest w Galerii Warmińskiej, część dzisiaj z nami, także wszyscy zawodnicy dzisiaj bardzo mocno wspierają Wielką Orkiestrę. Publiczność mogła podziwiać występy artystyczne w wykonaniu olsztyńskich grup tanecznych, cheerleaderek, przedszkolaków oraz członków Sylwetka Fitness Club. Wszyscy wykonawcy pokazali, że w ich środowiskach nie brakuje serc chętnych do pomagania. Naprawdę bardzo lubimy pomagać, występować także i mam nadzieję, że wszystkim podobało. Uczestnicy niedzielnych wydarzeń zgodnie podkreślają, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy każdego roku przynosi niezapomniane wrażenia. Tego dnia wszyscy są uśmiechnięci, jest to też okazja do takiej integracji społecznej, do spotkania się razem. Wszyscy, widzę, tutaj mają serduszka, więc też wspierają. Jest naprawdę cudowna atmosfera. Gdziekolwiek jestem, a jestem w różnych miejscach, zawsze w tą niedzielę wośpową, zawsze jest bardzo uroczyście, tak podniośle. Myślę, że atmosfera dzisiaj była cudowna, wszyscy się musieliśmy wspierać. Ogólnie było dzisiaj dużo wzajemnego szacunku. Środki zebrane podczas tegorocznego finału zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.